Cześć, zapraszam Was dzisiaj na coś specjalnego. Będziemy razem otwierać kalendarz Sephory. Nazywa się Christmas Favorite Advent Calendar i to jest ten większy i wydaje mi się fajniejszy. Powiem Wam szczerze, że ja nie wiem za bardzo co jest w środku, specjalnie tego nie sprawdzałam, bo chcę mieć niespodziankę. Kalendarz rok temu bardzo przypadł mi do gustu, właściwie te kosmetyki, które się w nim znalazły, bardzo mi się spodobały. Mam nadzieję, że tak też będzie w tym przypadku, dlatego go brałam w ciemno. I na wstępie Was przeproszę za swój głos, jestem chora już od kilku tygodni, nie mogę się wyleczyć, nie wiem o co chodzi. Także mam nadzieję, że mój zakatarzony głos nie będzie Was za bardzo drażnił. Jeżeli jesteście ciekawi, co znalazło się w kalendarzu z poprzedniego roku, to zapraszam Was tutaj, a jak jesteście ciekawi, co znalazło się w tegorocznym kalendarzu, to zapraszam Was dalej. Jeszcze może dosłownie dwa słowa o tym, jak wygląda sam kalendarz. Jest on ogromny, dlatego też dzisiaj mamy taki dość daleki kadr. Prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Mamy tutaj przesłodką kokardkę, bardzo mi się ogólnie podoba, no ale zajrzyjmy do środka. Tak się prezentuje w środku, mają się tutaj znaleźć bestsellery Sephory, ich najlepsze kosmetyki, to myślę, że idziemy do pierwszego okienka, zaczynamy. Pierwsze okienko mamy tutaj. O, już mamy coś fajnego, mam wrażenie. Jest to coś w rodzaju błyszczyka marki Huda Beauty. Odcień nazywa się Shameless, jest to, powiedziałabym, taki rose goldowy brokat, mieniący się na zielono. Naprawdę ciekawy produkt, aczkolwiek myślę, że nie dla każdego. Dwójeczkę mamy tutaj. I co to jest? O, chyba coś z Benefitu. I tak, jest to Benefit Gimme Brow, taka maskara do brwi. Odcień wydaje się być dość uniwersalny, z tego co kojarzę, to jest chyba właśnie najczęściej wybierany odcień, jeżeli chodzi o ten kosmetyk. Trójeczkę mamy tutaj na górze, takie mniejsze okienko. Jest to produkt marki Laneige, maseczka, którą nakładamy na noc w formie żelu nawilżająca. Cztery tutaj. Tak. Jest to róż w odcieniu Exposed, który został stworzony z amazońskiej glinki. Ma on się utrzymywać 12 godzin. Odcień wydaje mi się być bardzo delikatny, taki dziewczęcy, neutralny. Myślę, że każdemu powinien pasować. Piątkę mamy tutaj w środeczku. Jest to bioregenerujący olejek do twarzy marki Pai. Teraz sześć i mamy tutaj coś takiego dużego. Ciekawe, co to będzie. Wow. I mamy pandę. To jest chyba maska do spania. Ja jej nie będę teraz przymierzać, bo nie chcę sobie zepsuć makijażu. Ja Wam powiem, że nie używam tego typu rzeczy. Nie lubię. Myślę, że nie zastanawiam się z czymś takim na twarzy. Ale jak ktoś lubi, to czemu nie? Ewentualnie, jak drugiej osobie miałoby sprawić radość obudzenie się obok pandy, to myślę, że spoko. Numer 7. Na samym dole, o, widzę Fenty Beauty. Ciekawe. Jest to baza pod makijaż. Powiem Wam szczerze, że bardzo chciałam ją wypróbować. Podobno baza ta błyskawicznie retuszuje naszą twarz. No, ciekawe. Ósemka. Pixie. I to jest Glow Tonic zawierający 5% kwasu glikolowego. Ja znam ten produkt, teraz go właśnie stosuję na zmianę z innym tonikiem. Nie mogłam się przez jakiś czas do niego przekonać, ale po dłuższym stosowaniu naprawdę zauważyłam bardzo dobry wpływ na moją skórę, także cieszę się, że on się tutaj znalazł. Następnie 9. Coś błyszczącego. I coś podobnego również było ostatnio w tym kalendarzu rok temu i to jest Mercy Handy i to jest taki żel do odświeżenia, do dezynfekcji rąk. Tamten poprzedni pamiętam, że obłędnie pachniał i ten również pachnie po prostu przepięknie. Długo szukałam tej dziesiątki, ona się ukryła tutaj. Takie mini pudełko. Już widzę markę, Marc Jacobs. Jest to pomadka do ust Le Marc w odcieniu Slow Burn. Odcień jest przepiękny, taki zgaszony, stonowany, delikatnie brudny róż. Myślę, że taki po prostu dla każdemu, każdemu będzie w nim dobrze. Mam wrażenie, że nawet jest trochę zbliżony do koloru, który mam teraz na ustach. Bardzo mi się podoba.
Tak samo jak inne produkty marka Jacobsa do ust, pomadka ta dosłownie wydaje się być jak masełko, taka bardzo mięciutka, taka po prostu fajna, fajna konsystencja. Ale również zauważam, że jest to konsystencja, która lubi się gdzieś tam rozlewać poza kontur ust, także podejrzewam, że bez konturówki w tym przypadku ani rusz. 11 mamy tutaj. Jest to IGK Mistress Hydrating Hair Balm, czyli nawilżający balsam do włosów. Powiem Wam, że naprawdę przepięknie pachnie. Jest to produkt wegański, cruelty and gluten free. Nie zawiera mineralnych olejów, parabenów i innych nieprzyjaznych substancji dla włosów, natomiast zawiera olej kokosowy oraz chroni przed promieniami UV. I właśnie mam wrażenie, że pachnie kokosem. I zbliżamy się do półmetku. Mamy tutaj takie duże okienko. Co to jest? Guess what? You'll be naked in a minute. Ciekawe. I teraz 13. Ja bardzo lubię 13. Too Faced. Chyba już się cieszę, bo poznaję po opakowaniu. To jest jeden z moich ulubionych pudrów, Born This Way, całkowicie transparentny, bardzo drobno zmielony. Po prostu on na twarzy wygląda tak, jakby go po prostu nie było. To jest jeden z najbardziej naturalnie wyglądających pudrów, jakich używałam ever. Teraz 14. Aj. Potargałam sobie kalendarz. Chyba będzie jakiś błyszczek. Marka Lanolips, bardzo lubię ich produkty. To jest nawilżający balsam do ust z drobinami. Wydaje się on być niemalże transparentny. Widać delikatne drobiny w nim. I jak reszta produktów właśnie tej marki Lanolips, jest ona oparta, skład jest oparty o lanolinę. Wiem, że nie wszyscy wiedzą, co to jest lanolina. Lanolina to jest olej pozyskiwany z sierści owiec. Wiem, że niektórych to obrzydza, ale jest to substancja, która ma bardzo duże właściwości nawilżające. I ja używałam innych produktów do ust właśnie tej marki i bardzo sobie je chwaliłam. Teraz czas na 15 i już mi się podoba, bo jest bardzo duże okienko. Chociaż w tych dużych okienkach niekoniecznie są najfajniejsze produkty. Produkt marki Flash Patch. Wydaje mi się, że są to takie płatki żelowe pod oczy do stosowania na noc. 16. Jest to produkt, który bardzo, bardzo chciałam przetestować. Marka Luna. Olejek na noc z retinolem. Również tutaj mamy pipetkę. 17. Beauty Blender. W kalendarzu rok temu również znalazł się Beauty Blender, z tego co pamiętam, to taki standardowy różowy. Ja szczególnie nie przepadam za Beauty Blenderami, dla mnie są zbyt porowate, ale myślę, że na pewno się zużyje. 18. Jest to czarna pasta do zębów, wywielająca, zawierająca węgiel o miętowym zapachu. 19. Jest to krem do stosowania na noc, który wygładza i dotlenia skórę. Regeneruje, rewitalizuje. Skóra ma się wydawać młodsza, nie zawiera alkoholu oraz parabenów. 20. Znowu takie malutkie. Produkt marki Milk Makeup Cooling Water. Wydaje mi się, że jest to balsam do ust. Na słoczu faktycznie mam wrażenie delikatnego chłodu, czyli pewnie zawiera miętę. 21. Tattoo Liner od Kat Von D. Całkiem fajny eyeliner w pędzelku, niestety jednak troszkę brakuje mu krycia i intensywności, ale za to jest bardzo łatwy w użyciu. 22. Sąsiad. O, to samo co było rok temu. Bardzo fajny produkt. Tuż do rzęs marki Too Faced. Szczoteczka może delikatnie odstraszać, ale naprawdę jest to bardzo fajny tusz dający efekt wielkich rzęs. I zostały nam jeszcze tylko dwa okienka. To jest tak szybko leci, kiedy jest fajnie.
teraz 23. O, wow. Tego to się chyba nie spodziewałam. To jest chyba jakaś paletka. Mini paletka marki Zoeva Spice of Life. Myślę, że takie bardzo fajne, dzienne cienie do opowiek. Cienie marki Zoeva są bardzo fajne. Akurat tej palety nie posiadam, także super. Bardzo się z tego cieszę. I zostało nam ostatnie okienko w samym środku kalendarza. Ciekawe, czy najfajniejsze dali na koniec. Jest to zestaw próbek perfum Majki Kajali Collection 01. Mamy tutaj 4 perfumy. Jak na próbkę wydaje mi się, że jest ich dość sporo. Ja jestem kiepska w opisywaniu zapachów, także nie będę ich teraz wąchać ani opisywać Wam, jak pachną. Ale mamy tutaj na przykład zapach waniliowy, cytrusowy. Reszta mi za bardzo nic nie mówi, bo jest mask i eliksir. No ciekawe, nie spodziewałam się też czegoś takiego tutaj. I tutaj kolejne zaskoczenie, bo dopiero podczas montażu odkryłam, że nie zauważyłam ostatniego produktu z ostatniego okienka, a jest to pomadka marki Sephora w odcieniu Rouge Satin. I dobrnęliśmy do końca. Dajcie znać, co uważacie o tym kalendarzu, właściwie o jego zawartości. Dajcie znać, czy uważacie, że warto na niego wydać prawie 400 zł. Dajcie znać, czy zamierzacie go kupić, a może już go macie. Dajcie też koniecznie znać, które kosmetyki Wam bardziej przypadły do gustu, te, które były w kalendarzu rok temu, czy te, które znalazły się w tym kalendarzu z 2019. Ja Wam powiem, że ten kalendarz mnie nie zawiódł, nie żałuję, że go kupiłam. Jest tutaj mnóstwo dobrych kosmetyków, które już znam i bardzo się cieszę, że będę miała kolejną sztukę. Oraz znalazły się tutaj również kosmetyki, które bardzo chętnie przetestuję. W ogóle dajcie znać, czy by Was interesował filmik, w którym przetestuję razem z Wami te produkty, które się będzie dało. Piszcie w komentarzu, czy jesteście zainteresowani. A na ten moment się z Wami żegnam. Do zobaczenia znowu. Pa!